Ale start! Siemanko, ja jestem Lucek i zapraszam na kolejny odcinek. Tu jest Cupra, to jest jedyna Cupra w ogóle w grze teraz. Podoba wam się ten samochód, czy nie podoba wam się ten samochód? Dobra, weźmy go, przetestujmy. I słuchajcie, samochód ma 320 kW w szczycie, 435 koni mechanicznych w szczycie, elektryk. Brzmi sobie tak. Mamy bieg jeden do przodu, jeden do tyłu. Wygląda fantastycznie, zobaczcie sobie go dookoła. Mamy tutaj takie hamulce, to jest oczywiście samochód koncepcyjny, to nie jest auto do jazdy na co dzień czy coś. To jest auto koncepcyjne i ono nie wejdzie prawdopodobnie do produkcji w takim kształcie, jak tutaj widzicie. W środku wygląda sobie tak, więc wygląda to na jakiś taki samochód bardziej torowy. Widzimy, że tutaj nawet no wszystko jest wyrąbane z tego auta ze środka, więc poza kierowcą to podejrzewam, że najcięższa jest tutaj bateria do tego auta. Chociaż nie wiem, jaki ma zasięg akurat ten koncept, konkretnie ten model. Myślę, że niewielki raczej. Nie tuningowałem tego auta jeszcze, dlatego zaraz sobie to wszystko porobimy. Natomiast w standardzie samochód od 0 do setki przyspiesza w 3,2 sekundy. I jest to oczywiście kolejne auto z grupy Volkswagena, takie bardziej sportowe. Cupra jest to odłam, marka Cupra jest to odłam od marki Seat. Początkowo Seat wprowadził na początku 2000 lat, wprowadził Leona Cuprę. To był pierwszy raz, kiedy Seat wprowadził w ogóle, czy użył nazwy Cupra, a potem marka się jakby oddzieliła i Cupra to miała być taka oddzielna marka samochodów sportowych. A okazało się, że możecie też sobie kupić Cuprę hatchbacka, Cuprę, to jest w sumie hatchback, nie? Można powiedzieć. Możecie sobie kupić hatchbacka, możecie sobie kupić kombi, SUVa. Zresztą bardzo ładne są te Cupry, możecie sobie zobaczyć na stronie ich internetowej. Całkiem przyjemne samochody z wyglądu i też jak czasami mijałem je gdzieś tam na drodze, to miały taki charakterystyczny, dość groźny wygląd. Mi się podobały te Cupry, nie wiem jak wam, mi się podobają te Cupry generalnie. To jest pierwszy samochód z tej marki w Forzie Horizon 5 i chyba generalnie w serii Forza Horizon. Wcześniej go nigdzie nie widziałem i chyba nawet w żadnej grze wyścigowej. Także bardzo przyjemnie, że się pojawił ten samochód. Widzimy tutaj ogromny spoiler z tyłu. Tutaj na górze jakiś wlot powietrza, duży, ale ukryty. Maska w jakichś zdobieniach, które mają wrażenie, że się chyba trochę świecą teraz w nocy, ale może mi się wydawać. Znaczki Cupry, zaczek Cupry się z przodu świeci, te reflektory przednie wyglądają fantastycznie. Zresztą obejrzmy sobie ten samochód w trybie aparatu, jak to wygląda. Ale to jest jakaś taka wersja torowa, mocno torowa, no nie? Weźmy, czekaj, nie, to chciałem włączyć. Urban Rebel się nazywa, Urban Rebel Concept. Samochód to jest generalnie przedsmak samochodu, który ma się pojawić na rynku w 2025 roku. Na pewno zmienią się tylne światła. To ma być taki miejski samochód elektryczny, który będziecie sobie mogli kupić za chyba gdzieś w okolicach 20 albo 25 tysięcy euro. Chociaż nie wiadomo, jak będzie z przewalutowaniem za parę lat na polskie złote. W każdym razie takie są projekcje producenta i chciał pokazać swój taki samochód miejski. Tutaj widzimy taki opływowe wloty, przez które widać opony. W niektórych samochodach te wloty tutaj, czy spoilery, są atrapami. Nawet chyba w niektórych Audi czy Porsche jest tak, że jest tutaj taki wlocik, a on jest po prostu ślepy, nie? Także tak to wygląda, tutaj jakieś doholowania rzeczy. No i chcieli taki zrobić młodzieżowy samochód do jazdy po mieście. Mnie się bardzo podoba wygląd tego auta, taki jeżdżący bucik. No, podobne linie już pewnie widzieliśmy chociażby w Toyocie CHR. Niektóre linie można tutaj porównać, nie? To jest taki crossover obniżony, tak żeby było w podłodze miejsce na baterię. To jest też jakaś nowa płyta podłogowa od Volkswagena. Ciekawie wygląda ten znaczek tutaj w ogóle, nie? Tak, mamy tutaj jakieś małe felgi, za chwilę zabierzemy się za tuning, ale najpierw nim chwilę pojeździmy, zobaczmy co samochód potrafi i czy w ogóle trzyma się drogi.
dźwięk ma, no jak elektryk, nie? Tutaj widzimy jakieś parametry na zegarach. 230, to jest fajna prędkość do takiego bucika. Ciekawe, ile wersja produkcyjna już będzie kosztować, no nie? W pewnym momencie po prostu wbiłem do Forzy i patrzę, o, mam je w swoim garażu. Nie wiem, skąd się wzięło. Oni pewnie to mówili na ostatnim Let's Go. Ej, drzwi się otwierają jak w Koenigseggu prawie, co? Ciekawie to wygląda. Okej, okay, i tak wygląda sobie środek. Lambodorsy ma. Ja wiem, no coś tak, coś jak Lambodorsy, no. Ale zobaczcie, tutaj torówka taka. Tu mamy, widzicie, drążek zmiany biegu w postaci przycisków na dole. Mamy R, N, D. No mamy trąbienie na dole, zobacz, ale dziwne to jest. Kierunkowskazy mamy tam nawet na tych przyciskach na dole, what? No wiesz, to jest wersja koncepcyjna, nie? Mamy ustawienie też wentylatorów, what the hell, ale dziwne. Tu nie ma maski chyba. A, dobra, wiem jak tutaj to działa. Tu się ściąga cały ten przód, widzicie, mamy tu spinki. Ale na razie otworzyć możemy tylko i wyłącznie drzwi. Spoko wygląda, no nie? Taki młodzieżowy, ciekawy samochód. Mi się podoba. Te światła są ciekawe. No jest okej, nie? Dobra, co możemy z nim zrobić? No bo to jest chyba ciekawe. Mi się on na tyle podoba to malowanie i generalnie, że nawet bym go nie przerabiał, jeśli chodzi o wygląd. A okej, okay. Możemy dać inne opony, to jest chyba standard. Hamulce, czy można go jeszcze bardziej obniżyć? Można go podwyższyć nawet. I można go zglebić fest. A, wygląda ciekawie, nie? Przypomina Tesla Model Y, Model Y. Tylko taką super groźną Teslę, nie? 429 koni mechanicznych tutaj pokazuje w Forzie. No ale teoretycznie możemy coś tutaj ulepszyć. Jesteście gotowi? Patrzcie, jaka dziwna jest ta charakterystyka w samochodach elektrycznych, no nie? To mamy maksymalny moment obrotowy zaraz przy starcie, od zera obrotu. To naprawdę daje niesamowite wrażenie w rzeczywistości. Dobra, ale to nic, bo my możemy tu wsadzić 1009 koni mechanicznych! Dostępne zaraz od zera, what? Okej, okay. To jest ciekawe. Nie można tutaj zrobić konwersji napędu na tył takiej typowej, ale można sobie to później w ustawieniach zrobić. Natomiast samochód mi nie pasuje do driftu, bo jest za krótki. Ty, aj zajebiście ktoś zrobił! Patrz, ale to super wygląda, tak, pasuje do tego auta. Wow! Nie, ja jestem porażony, naprawdę super. Takie, wiesz, niby minimalistyczne, ale też z pazurem, ekstra! Podoba mi się bardzo! Dobra, zrobiliśmy, ej, 1000 koni mechanicznych, co jest? Ale start! Czekaj, ja muszę na autostradzie. Znaczy, prędkość maksymalna podejrzewam, że będzie taka okej, okay, nie? Ale ten start jest kosmiczny! Omieli trochę, no. Dobra, to spróbujmy mniej prądu dać. Nie wyobrażam sobie w rzeczywistości tym jechać. Startować zwłaszcza. Patrzcie, jaki jest w ogóle niski. Zobacz. Jest turbo obniżony. Idę sobie na ten. Idę sobie na autostradę. Za chwilę sprawdzimy, czy ma tego glitcha na, wiesz, na nieskończoną moc. Szczur się nie przeciśnie, no. Najpierw sprawdźmy prędkość maksymalną. 1000 koni. Tylko wiecie, z autami elektrycznymi jest taki problem, że okej, okay, ten start jest super, ale moc zaczyna spadać wraz z prędkością obrotową, no nie? I jak mamy tutaj jeden bieg, no to niestety im szybciej, tym mniej mocy. Więc opór aerodynamiczny robi tutaj swoje. Możemy przy takiej dużej prędkości jeszcze sobie zmniejszyć ten opór, żeby uzyskać większego Vmaxa. Akceptujemy. No czekaj, bo mi teraz kierownica wystrzeli. Ach, nienawidzę tego. Czekaj, skręcamy. Zobaczymy. Wow, ciężko nim ruszyć. Fabik mówi, że nie ma glitcha. Okej, okay, jeszcze raz. Teraz już bez docisku aero. Jak go tak obniżyłem, to jak jadę tutaj po tej autostradzie, to mi się kierownica bardzo trzęsie. 14 tysięcy obrotów. 380. 5, 6, 8.
9,90... What? Ty kurde. 92,93? Ja pierdolę. 94? No myślę, że w jakichś tam warunkach mógłby uzyskać te 400, ale... Wow, to jest dobra prędkość jak na takiego bucika, no nie? Zobacz, jak on wygląda. To jest hatchback! 1000 koni mechanicznych, elektrycznych koni mechanicznych. Wow, okej, to wygląda dobrze. Wiecie co, ja myślę, że ten samochód będzie koksem na jakieś wyścigi. Trzeba nim pojechać Goliata, koniecznie. Czy większe ciśnienie w oponach da? Myślisz, że to coś da? Ja bym tutaj go dał trochę wyżej, bo mi go za mocno trzęsie, wiesz? Odrobinę. Wygląda fajnie, tak glebnięty, ale no... Czekaj, czy ja dałem przód wyżej, a tył niżej? I tak miało być. No jasne. Odwrotnie. Okej, okay, teraz będzie dobrze. O, kurde, to wygląda dobrze, kurczę. To malowanie jest sztosowe. Dobra, chodźmy na Goliata i przejedziemy się... Myślę, że... Słuchaj, no ten samochód jest w klasie S2 wymaksowany. To nie są żarty, nie? Ale poleciał. Jak idealnie na cztery koła wylądował. Chyba nie jest taki aż bardzo dobrze skrętny. Ale no... No ty kurde, może jednak jest. Wow. Ale robi ty. No patrz. Przyklejony jest. No i zobaczymy teraz. Jest też elektryczny Mustang. A kurde. Jest szał. Driftowałem tym elektrycznym Mustangiem, bo on ma, wiecie, tą konwersję napędu, że można sobie w czasie jazdy zmienić napęd tylko na tył. Generalnie chyba każdy elektryk powinien mieć taką funkcję, nawet ten Taycan, no nie? Tutaj w Forzie. No jakimś cudem tego niestety nie ma. O kurczę, dobra, jest poprawa. Wcześniej miałem to zawieszenie driftowe tutaj i gorzej mi się wchodziło w te zakręty. Teraz jest lepiej. Chyba. To był dopiero pierwszy taki poważniejszy zakręt. Zobaczymy, co będzie dalej. O, ale zjada te zakręty. O, i tutaj go... Przy hamowaniu jest problem. Znaczy, za późno chyba zacząłem hamować, nie? To jedno. Ale wytracanie prędkości było takie słabe. O, samochód jest teraz zrobiony OP totalnie. Nie ma się co dziwić, że nie jest tutaj w Fordzie dostosowany do tego, żeby jeździć nim normalnie. Myślę, że najlepsza klasa dla niego to by była S1. S2 to jest przesada. Wiecie co, ja tak ostatnio sobie myślałem o samochodach elektrycznych i tak myślałem sobie, gdyby istniał świat, w którym zamiast silników spalinowych rozwijały się silniki elektryczne i w pewnym momencie ktoś by wyskoczył z silnikiem spalinowym i powiedziałby, że to jest przyszłość, bo tyle mamy paliw kopalnych i ich nie wykorzystujemy, to wszyscy właściciele elektryków by go bardzo głośno wyśmiali, no bo tak. Silniki spalinowe mają mega niską sprawność, bardzo dużo paliwa. Generalnie 60%, załóżmy, że zalewasz do zbiornika 100 litrów paliwa, chociaż nie ma chyba takich zbiorników teraz już w samochodach. Zalewasz 100 litrów paliwa, to 60 litrów paliwa, którego zalejesz, idzie na straty w postaci mechanicznej i cieplnej z twojego baku, nie? To mnie strasznie boli, bo w silnikach elektrycznych ta sprawność jest na poziomie 95%, także gdybyś zalał sobie, powiedzmy, 100 litrów paliwa do zbiornika samochodu elektrycznego, to byś stracił tylko 5% na straty na sprawności, no nie? Jeśli chodzi o wydalanie ciepła i tak dalej.
do silnika spalinowego musisz mieć masę różnych płynów, jakichś innych główien, jakieś tłoki, mega dużo części ruchomych. Wszystko jest wciąż skomplikowane. Bardzo skomplikowane jest w silnikach spalinowych, nie? Jakby ktoś w czasie, kiedy 100 lat na rynku były już silniki elektryczne, wyskoczył ze silnikiem spalinowym, no to kurde by to nie przeszło nigdy, nie? Ale mamy świat jakby odwrotnie zupełnie, czyli są silniki spalinowe na rynku już od ponad 100 lat. Silniki elektryczne też gdzieś tam kiedyś były, bardzo dawno temu były samochody elektryczne, ale one się po prostu nie przyjęły, bo chyba nie było jak magazynować właśnie tej energii i dalej jest z tym problem. Ja wam powiem tak, za 20 lat jak będą się rozwijały te napędy elektryczne i sposób magazynowania energii, no bo teraz magazynowanie energii w tych samochodach jest po prostu największą wadą i nie mają one zbytnio sensu, zwłaszcza w takich szerokościach geograficznych jak u nas, gdzie jest dodatkowo jeszcze często zimno, to takie samochody nie mają większego sensu, no nie? No i tam ekologiczne sprawy związane z utylizacją tych baterii i tak dalej, to też jest śmierdząca sprawa, nie? Już nie mówię o tych takich uszkodzeniach, że tam samochód w coś lekko uderzy i już generalnie idzie na złom. Według prawa musi, jak siedzi tam kilka tych ogniw się uszkodzi. I tego typu różne historie, no nie? Jeśli te silniki elektryczne będą się rozwijać przez następne 20 lat, tak jak się rozwijają teraz, i może nie tyle silniki elektryczne, co właśnie sposób magazynowania energii, jakiś inny powstanie, albo lepszy, albo lepsze baterie. Już tam jakieś powstają przecież te nuklearne baterie, które mogą przez ileś tam tysięcy lat funkcjonować bez żadnego problemu i one są oparte o rozkład tego czynnika, który jest potrzebny do zasilania elektrowni jądrowych, no nie? I ponieważ jest tam ten rozkład, no to tak mówię obrazowo w skrócie, to jakoś tam te zasilanie tych baterii powstaje i generalnie jakaś energia powstaje z tych baterii i one mogą bardzo długo funkcjonować. I już mają powstawać pierwsze zegarki, smartwatche właśnie z wykorzystaniem takich baterii. Na razie to będzie stosowane w jakichś tam małych urządzeniach, ale może znajdzie zastosowanie też i w samochodach osobowych. Nie wiadomo, nie? W każdym razie ta technologia jest jeszcze po wijakach, także mówię wam, z takiej perspektywy mojej, nie? Się zastanawiałem ostatnio, no gdyby kurde elektryki rozwijały się przez 100 lat i ktoś by wyskoczył ze spalinowym silnikiem, nawet rozwiniętym, nie? No to przecież każdy by go wyśmiał, jeszcze by ktoś myślał, Jezu, to wydaje z siebie jakieś dźwięki, to tak hałasuje? W życiu nie będę tego chciał mieć, a jeszcze w mieście, jakby miało 100 tysięcy aut przez miasto dziennie przejeżdżać, robiąc taki hałas i huk, przecież nie byłoby słychać, co do ciebie się mówi, no nie? Ja mam taką perspektywę i uważam, że te samochody, te napędy spalinowe, ja też je lubię, też lubię jak brzmią, cieszę się tym jaram tak samo jak i wy, no nie? Ale no to powinno odejść już, bo to jest przestarzała technologia. Ja często gdzieś tam na Facebooku widzę, jak te Mietki i inne te Janusze wyśmiewają, kurde, te napędy elektryczne, silniki elektryczne. No, powiem wam tak, no gdyby samochody elektryczne były tanie, to każdy mówił, jakie to są super samochody, fantastyczne. Ale ponieważ nie są tanie, no to najlepiej będzie mi hejtować, no nie, tą technologię. No, bo tak mi jest najwygodniej. No, ale ja jestem pozytywnie nastawiony do tych zmian, chociaż też mi się nie podobają te baterie i tak dalej, wiadomo. Ale no myślę, że powinniśmy pójść naprzód, nie? Dla każdej osoby, która się kłóci, że silniki spalinowe są lepsze od elektrycznych i tak dalej, to ja mówię, że powinniśmy wrócić do silników parowych. Do parowozów powinniśmy wrócić też. No, a zresztą, co jest złego w koniach, no nie? Konie też są spoko jako środek transportu. Powinniśmy wrócić do koni i używać koni i koniami jeździć. Konie nie spalały nic paliwa, były ekonomiczne, w sumie ekologiczne. Wrzuciłeś mu trochę paszy i jechał przez 60 km. Kurde, super sprawa, nie? Zasięg 100 km. Ekstra. No, będą auta elektryczne, to będą. Jak nie będziecie ich kupować, no to nikt nie będzie, no po prostu. Ja myślę, że będę miał po prostu jakieś auto hybrydowe za 2-3 lata.
sobie kupię i tyle. I będę sobie nim jeździł i będę zadowolony, bo wiem, że to jest fajna sprawa, jeśli chodzi o osiągi. Osiągi mi tak, nie zależy mi nawet na osiągach, powiem wam, bo w codziennym życiu i tak się jeździ z punktu A do punktu B, przeważnie w korkach. I co mi po tym fajnym 3-litrowym silniku V6, jak za chwilę będę stał za kimś, kto ma Fiata Punto 1.4. No bez sensu. Albo 1.0. Nagle ze świata motoryzacji znikną wszystkie używane samochody spalinowe, wszystkie nowe samochody te spalinowe. Nigdzie nie będzie można ich kupić, nigdzie nie będzie można nim jeździć. Po prostu ktoś przyjdzie, wiesz, z gumką i będzie zmazywał wszystkie samochody z dróg spalinowe, a będzie za to kopiował i, wiesz, stemplował, kurde, samochody elektryczne, nie? Już nie będzie można zdobyć tam. No, to jest takie głupie też myślenie. Nie powinno się popadać w takie skrajności. No, nie znikną samochody spalinowe. Nie ma takiej opcji. Nie znikną tak szybko. I dalej dużo firm i dużo osób będzie nim jeździć. Ludzie znajdą sposób, jak sobie te samochody rozprowadzać, tak? Jak nie rejestrować, jak nim jeździć, po prostu. Czytam o tym i buntują się. A wiecie co? Najwięcej ludzi się buntuje, co w ogóle nigdy sobie ani elektrykiem nie jeździła, ani nawet hybrydą nie jeździła. Żadnych, nie? A ci, co właśnie wsiądą do elektryka i sobie przyspieszą, że zobaczą, jaki komfort jazdy, że jak cicho, jak wygodnie, że nic się nie trzęsie, kuźwa, na światłach, nie? Nagle mają, a kurwa, w sumie takie całkiem przyjemne to jest, nie? Całkiem fajne. Ale już nie wróci do tego samego forum i nie powie, a jednak się myliłem, nie? Nie powie tak. Tylko wiesz, gdzieś tam zniknie w internecie, już nikt o nim nie będzie słyszał. Ale wcześniej tyle burzy, co narobił, że auta elektryczne są takie czy srakie, to jego, nie? Tak, już wcześniej produkowali elektrykę, ale mi chodzi o masową skalę, nie? Nie chodzi mi o to, kto tam zrobił sobie, powiedzmy, 2 czy 3 modele, tylko chodzi o to, żeby one się rozwijały razem ze spalinowymi. A silniki elektryczne generalnie jako takie rozwijały się cały czas gdzieś tam w międzyczasie, nie? Tylko nie w samochodach osobowych. Przecież silniki elektryczne są praktycznie wszędzie. Takie czy inne. Na zmienny prąd, na stały prąd, wielofazowe, jednofazowe. Jednofazowe na przykład macie w odkurzaczach, nie wiem. Wielofazowe są w jakichś tam większych maszynach. Różne są silniki elektryczne, tak? I one cały czas gdzieś tam się rozbijały, cały czas gdzieś były potrzebne, nie? Ale do zastosowań motoryzacyjnych te silniki muszą być inne i muszą być zmodyfikowane. Chciałem wylać gdzieś tą moją taką bulwersację o tych, kurczę, motoryzacyjnych znawcach z Facebooka, którzy uważają, że tylko samochody spalinowe i nic więcej, nic. Ewentualnie wodór, ale wodoru nigdy nie będzie, bo to tamto. Ech.